Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Marek Tyniec, jak dobrze wiecie. Obserwujący mój kanał i słuchający mojego podcastu dobrze to wiedzą. Zazwyczaj występuję solo. Natomiast po rozmowie z Maćkiem Jeziorskim stwierdziłem, że raz na jakiś czas będę zapraszał gości i dzisiaj moim gościem i waszym jest Paweł Kuflikowski, który robi bardzo wiele rzeczy. Za chwilkę cię dopuszczę do głosu, natomiast chciałbym spróbować z pamięci wymienić wszystkie rzeczy, którymi się zajmujesz. To znaczy organizujesz imprezy gravelowe na Warmii i Mazurach, animujesz scenę przełajową i gravelową w Warszawie i teraz przechodząc do rzeczy bardziej związanych z mediami. Współprowadzisz podcast o kolarstwie terenowym Kuflikowski Górnicki. Prowadzisz kanał na YouTubie, gdzie relacjonujesz imprezy terenowe w Velosport ME, o ile dobrze pamiętam. No i teraz przechodząc do rzeczy dla mnie tutaj ważniejszych. Prowadzisz strony internetowe i facebookowe mtbxc.pl, a także gravelowe, no i grupy facebookowe związane z tymi stronami, nie chcę specjalnie nazywać tego portalami, z tymi serwisami informacyjnymi, a z mojego punktu widzenia kluczowe jest to, że w tym pięknym kraju jest osobą, która prawdopodobnie najbardziej uważnie śledzi i poświęca najwięcej czasu i energii na to, aby śledzić kolarstwo górskie. Uf. Cześć, dzień dobry. Marek, powiedziałeś chyba wszystko. Trudno coś tutaj do tego dodać. Szapoba za to, że pamiętałeś, aczkolwiek też znamienne jest to, że nie wiem, czy to specjalnie, czy to tak wyszło, że wymieniłeś w pierwszej kolejności właśnie moje projekty gravelowe, które współtworzę. Więc to ciekawe, że od tej strony zacząłeś, a nie od tego, co jest korem jakby naszej dzisiejszej rozmowy. Poszedłem od rzeczy najmniej do najbardziej ważnych dla mnie. Szedłem od dołu do góry. Okej. Okay. Tego się trzymajmy. Chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. O tym wspomniałem. Zapewne nie wszyscy śledzą wszystkie komentarze w internecie, bo wszyscy mają jakieś życie. Natomiast wspomniałem, że prowadzisz strony i chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że projekty informacyjne, publicystyczne, które prowadzisz, czyli portal kolarski MTBXC. Bo głównie będziemy rozmawiać o MTBXC, są w dużej mierze twoimi projektami jednoosobowymi. W sensie, że nie ma za tobą wszechmocnej redakcji i aparatu jakby prasowego. No tak, ostatnio bardzo sprytnie mnie rozbawiłeś komentarzem, gdzie napisałeś, rozpisałeś skład redakcyjny całego zespołu mtbxc.pl, dzieląc na wydawcę, redaktora prowadzącego, człowieka od patronatów, sponsoringu, umów o współpracy i przy każdej tej pozycji pisałeś moje imię i nazwisko. To w sumie było zabawne, bo uświadomiłeś mi tak naprawdę, jakim człowiekiem orkiestrą jestem. Dobrze, że nie grasz na trąbce, ale no może grasz, nie wiem. W każdym razie kluczowe w tym jest to, i to nie chcę, żeby to była jakaś tam teza tej rozmowy, natomiast no, portale rowerowe czy portale kolarskie w Polsce zajmują się albo rowerami, czy tak, sprzętem, albo szosą. Oczywiście na rowery.org pojawia się trochę informacji o kolarstwie górskim, z tym wyczynowym, o sukcesach Polaków, o najważniejszych wydarzeniach światowych, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata. Jest strona na MTB, która no, trochę relacjonuje, też trzeba im to oddać, bywają na zawodach, mają trochę materiałów, nie bardzo wiele materiałów autorskich, no ale to robią niewątpliwie. No a poza nimi portale typu Bike World, typu Bike, to co zostało z bikeboardu, raczej skupiają się na sprzęcie i nie skupiają się na sporcie. Natomiast twoja aktywność, czyli mtbxc.pl, jest skupiona w dużej mierze na relacjonowaniu, opisywaniu, komentowaniu kolarstwa górskiego od tej strony sportowej. To jest nietypowe. No to jest nietypowe i tak powiem ci, że od lat sobie zadaję pytanie, co takiego się wydarzyło, że akurat
tak bardzo się wkręciłem w kolarstwo górskie, w tą zajawkę, że no, rzeczywiście tym żyję, tym się interesuję i naprawdę no, nie trzeba mnie do tego zachęcać, nie muszę sam się do tego zmuszać. Naprawdę to jest takie 24 na 7, kiedy naprawdę człowiek myśli o zawodach, o zawodnikach, o tym, co się dzieje, co się za chwilę wydarzy, o tym, że sezon się skończy, że sezon się już zaraz zacznie. No, jakoś tak to się złożyło, że naprawdę to kolarstwo górskie szczególnie tutaj mnie mocno wciągnęło. No. Nie trenuję nigdy, znaczy miałem jakieś akcenty treningowe, próbowałem, nigdy się w tym nie odnalazłem. Zdecydowanie lepiej wychodzi mi raczej śledzenie dyscypliny i dzielenie się tym z ludźmi po prostu. Bo rozmawiamy w drugiej połowie listopada, co wydawałoby się, że na rozmowę o kolarstwie górskim jest dosyć późno, natomiast realnie to jest niespełna miesiąc po tym, jak ten wyczynowy sezon MTB się skończył. I powiedziałeś, że nie wszystko już pamiętasz. No bo ja uważam, że trudno, tego wszystkiego jest tak dużo i ten sezon jest tak długi. Jest w zasadzie w tym momencie tak długi jak szosowy, a może nawet dłuższy, że trudno jest to pamiętać. A ty równocześnie się zajmujesz przełajami, jesteś mega zajawiony na przełaje. Więc ci się nie czujesz wypalony, powiedzmy, po sezonie MTB, tak od strony tej Wiesz co, medialno-komentatorskiej? jest taki moment rzeczywiście. Myślę, że to jest drugi, może nawet trzeci rok z rzędu, kiedy to cross country jest tak bardzo na zakładkę z przełajami, że tutaj trochę na siłę robię sobie przerwę, a może nie na siłę, co naturalnie wychodzi przerwa, bo teraz tak się złożyło już od czwarty rok z rzędu, że pod koniec grudnia mam Great Lakes Gravel, które współorganizuję z Filipem, które no, wyłącza mnie na tydzień, dwa tak naprawdę z życia, bo to jest event, który naprawdę no, wysysa masę energii. Oczywiście dużo, dużo tej energii oddaje, ale kosztuje bardzo dużo, więc mimowolnie mam taki moment, można powiedzieć, oddechu od cross country i trochę odejścia od tego sportu, a potem, no cóż, no, wchodzi się już mocniej w przełaje, prawda? Gdzieś tam z jednej strony Czesi już zaczynają przełaje na początek września, ten oderski puchar z reguły się zaczyna. Natomiast ja sobie tak troszkę to odsunąłem w tym roku, myśląc, że skupię się bardziej na pucharach świata, na tych najważniejszych wyścigach, plus oczywiście polskie podwórko, więc tutaj połowa października to był ten moment taki zwrotny, ale połowa października przełaje, a jeszcze w Grecji Paula Gorycka, Krzysiek Łukasik czy Bartek Wawak jeszcze startowali w cross country, więc ten sezon tak naprawdę cross country jest od końca stycznia do końca października w tej chwili, więc wszystko jest rozciągnięte, rozdmuchane, napompowane i naprawdę no, ciężko mi, jako osobie interesującej się tym, trzymać takie równomierne zaangażowanie tematem, a co dopiero zawodnicy, którzy no, muszą gdzieś tam no, też szczyty formy planować, układać ten kalendarz, żeby też się nie zajechać. No. Znaczy, ja mam z kolei tak, że no bo ja głównie, znaczy ja zajmuję się kolarstwem górskim aktywnie, natomiast biernie głównie śledzę szosę, natomiast i szosy samej, tej na bardzo wysokim poziomie, relacjonowanej bardzo obszernie w formie audiowizualnej jest tak dużo, że wciśnięcie w to choćby śledzenia Pucharu Świata jeszcze, to jest duże wyzwanie. Tak naprawdę, i to dla mnie nie jest proste też. A z drugiej strony mam wrażenie, że w związku z tym natłokiem informacji, ale też ze względu na charakterystykę MTB, trudno jest dużo mówić o kolarstwie górskim. Bo ja mam takie wrażenie, że ja miałem to podejście do nagrania komentarza po Mistrzostwach Świata. Ty masz nawet doświadczenie komentowania na żywo kolarstwa górskiego. Ja mam takie wrażenie, że to nie jest łatwe, żeby coś sensownego i obszernego o kolarstwie górskim powiedzieć, poza podaniem wyników. Ale wiesz co, to myślę, że to też jest jakaś taka też ewolucja, którą sam przeszedłem, jeśli chodzi o kolarstwo górskie i to, jak o nim opowiadam. Chociażby to, że z razem z Kamilem Dziedzicem, kiedy przez chyba ostatnie 2 lata wkładaliśmy dużo pracy i serca i czasu i energii w to, żeby robić relacje live. I doszliśmy do wniosku, że no, nie ma ludzi, którzy są zainteresowani oglądaniem tego od rana do wieczora w ładny, niedzielny dzień w środku sezonu.
Z drugiej strony, no, komentowanie tego, no, też trzeba wypełnić te wielogodzinne bloki antenowe, więc ja tutaj, no, można powiedzieć naturalnie tak naprawdę, zacząłem jeździć w zeszłym roku na jesieni na przełaje, zacząłem robić relacje z tych przełajów w postaci kilkunastominutowych filmów, wypełnionych przede wszystkim rozmowami z zawodnikami, bo to oni tak naprawdę mają najwięcej do powiedzenia i będąc na miejscu osobiście, tak jak naście lat temu, nieskromnie mówiąc, wymyśliłem i wprowadziłem formułę komentarza postartowego, bo tego nie było w Polsce, w kolarstwie. Tak teraz, no, przede wszystkim staram się w miarę możliwości rozmawiać z zawodnikami, dać im po prostu przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieli. No. I to widzę, że to fajnie, fajnie działa. To jest taka kilkunastominutowa po prostu pigułka informacyjna z wynikami, z wypowiedziami i skrótami tego, co się działo na danym wyścigu. I wydaje mi się, że kolarstwo górskie poza tym topowym, absolutnie najwyższym poziomie, na poziomie mistrzowskim czy Pucharu Świata, nie potrzebuje takich rozciągniętych, wielogodzinnych relacji na żywo. Ale może nie, może jestem w błędzie. No, są próby relacjonowania live wyścigów etapowych, na przykład tych najbardziej prominentnych, i no, jadą przez pole, tak to wygląda, nawet jak oglądasz Cape Epic, to jest filmowany Cape Epic z dużym budżetem, z dronów, z kamer na jakichś tam pojazdach, no to jadą przez pole i tak naprawdę to tak wygląda i nawet nie ma tych słynnych i anegdotycznych zameczków i winnic w tle. Więc to jest trochę problem na pewno. No tam, jak jeśli chodzi o, tutaj przywołałeś Cape Epic, no tam rzeczywiście jest doskonały, nie pamiętam, czy duet, czy nawet większy zespół komentatorski, więc oni rzeczywiście też fajnie wypełniają tą transmisję, więc to gdzieś tam, powiedzmy, trochę jest tak jak relacja z, nie wiem, z wielkiego turu, gdzie masz ładne kadry, a komentatorzy swoje, nie? Więc jakby to są dwa elementy, więc tak jak zresztą wielokrotnie mówiłeś, że rozmawialiśmy gdzieś prywatnie, że dzisiaj tak naprawdę przy dostępie do informacji nie trzeba aż tak bardzo rozbudowywać komentarza, bo wystarczy oglądać to, co się dzieje, śledzić wyniki na żywo, gdzieś tam sobie jakieś jedne czy drugie dane otworzyć i wszystko widzimy jak na dłoni. No, gdzieś na liście tematów do poruszenia mamy highlighty sezonu, natomiast mamy też kwestię transmisji prowadzonych przez Warner Discovery, czyli Eurosport, skoro już do tego przeszliśmy i zaczęliśmy mówić o transmisjach, o komentarzu i tak dalej, to niewątpliwie fakt, że Puchar Świata w kolarstwie górskim został przejęty, transmisje zostały przejęte, czy tam kupione od Red Bulla, przeszło od Red Bulla do grupy Warner Discovery, to jest niewątpliwie jeden z highlightów w sezonie i z mojego punktu widzenia to jest w ogóle jedno z ważniejszych wydarzeń dla kolarstwa górskiego w ostatnich 10 latach, może więcej, bo no, ja pamiętam jeszcze, kiedy kolarstwo górskie było w Eurosporcie, kiedy Puchar Świata był w Eurosporcie transmitowany, często to nie było na żywo, z jakimś tam opóźnieniem, natomiast to były pokazywane prawie całe wyścigi, no ale to było bardzo, bardzo dawno temu, w okolicach wczesnych lat 2000, kiedy tam Cadel Evans rywalizował z Miguelem Martinezem, więc to było bardzo dawno. Potem jakby to wypadło z Eurosportu, gdzieś tam były jakieś skróty pokazywane, teraz to jest znowu dostępne. No i tak, pytanie, co sądzisz w ogóle o tym fakcie, że tak duża korporacja medialna pochyliła się nad kolarstwem górskim? Oczywiście to jest, myślę, dużo bardziej złożony temat, natomiast fajnie, że tutaj mówisz kolarstwo górskie, a nie cross country, bo to, co na pewno dobrego się, znaczy wydaje mi się, że dobrego, co się wydarzyło w kontekście tego deala między UCI a Warner Bros. Discovery, to było to, że oprócz cross country i downhillu dołączone zostało enduro i próbowano, już chyba można postawić krzyżyk, ale próbowano zreaktywować, czy jeszcze raz uruchomić projekt już nie UCI Marathon Series, ale Pucharu Świata w maratonie MTB, który no ewidentnie nie wypalił. Jakby to jest jakby temat maratonów, to w ogóle jest chyba osobny wątek do dyskusji. Natomiast no, w zeszłym roku był niesamowity, czy nawet na przełomie roku był niesamowity boom powrotu teamów fabrycznych w ogóle do kolarstwa górskiego.
I ja się tak zastanawiałem, czy to jest na fali tego, że za 2 lata są Igrzyska Olimpijskie, więc to jest ten moment, kiedy można wejść i próbować zbić jakiś kapitał na tym, że dany zawodnik danego zespołu do tych Igrzysk się załapie. Czy to było właśnie pokłosie tego, że już ileś miesięcy wcześniej wiadomo było, że no powiedzmy, że Puchar Świata potencjalnie wypłynie na szerokie medialne wody, bo to nie będzie już świetna oczywiście realizacja Red Bulla, ale nadal w platformie Red Bulla tylko, ale to już będzie no gdzieś tam no w szerszej dystrybucji medialnej, będzie Eurosport, będzie Discovery, będzie GCN, którego już jak wiemy w tej formule, którą do tej pory znaliśmy, już nie będzie, więc tak pomyślałem, że może te teamy fabryczne rzeczywiście tutaj myślą o tym, że to jest dobry moment, żeby znowu zaistnieć. No, a z drugiej strony teraz mamy końcówkę sezonu, no i w cross country no to chyba na razie tylko MMR potwierdził zamknięcie teamu, natomiast w zjeździe no kolejne drużyny tak naprawdę informują o tym, że teamów nie będzie. Czytałem o Norco, wczoraj czytałem, że GT Factory Racing też przestaje istnieć. No to są powiedzmy drużyny, które nie są nam znane, jeśli się skupiamy na cross country, no ale w zjeździe też są bardzo istotne. A to, co poszło naturalnie, jeśli chodzi o, czy też może nie naturalnie, ale jakby było konsekwencją przejęcia praw przez Warnera, bardzo mocno skoczyły opłaty, zarówno rejestracyjne, jak i wszelkie związane z udziałem w Pucharze Świata, więc i te opłaty jeszcze na kolejny, na 2024 rok jeszcze bardziej idą w górę, więc no, może być tak, jak się już nieoficjalnie mówi, że Warner Bros. Chce z cross country czy z kolarstwa górskiego zrobić taką Formułę 1 elitarną, tak jak mamy bodajże 34 zawodników na igrzyskach, albo 38, nie pamiętam w tej chwili, to może tak samo będzie tutaj za chwilę w cross country, że będziemy mieli w short tracku 40 osób i w cross country też 40 osób tylko. Nie wiem. Znaczy to też jest, jak już o tym wspomniałeś, no to igrzyska też gdzieś mamy na liście, ale fakt, że na igrzyskach jest tak niewielu zawodników i zawodniczek, a na Pucharach Świata z drugiej strony no jest tak duży tłum, czyli mówimy o wyścigach, gdzie czasami jest 100 osób na trasie XCO, to powoduje, że te wyścigi olimpijskie to tak naprawdę jest poniekąd zupełnie inny sport. Więc to może mieć jakiś sens, a z drugiej strony otworzyć miejsce dla większej ekspozycji, dla mniejszych wyścigów. Kto wie, to trudno wieszczyć. Ja widzę raczej zagrożenia ze strony tej inwestycji właśnie przez Warner Discovery, bo to jest bardzo dziwna firma, która podejmuje bardzo wiele trudnych do zrozumienia decyzji biznesowych z punktu widzenia tego. To jest potężny kolos, więc wiadomo, że takim kolosem się ciężko zarządza. Tak, natomiast to ja o tym mówiłem przy okazji materiału właśnie o likwidacji platformy streamingowej GCN Plus. Warner Discovery akurat no, ma prezes, CEO tego koncernu, sprząta w taki bardzo mocno chaotyczny sposób, czyli na przykład kasuje filmy i seriale, które już zostały wyprodukowane po to, żeby je odpisać od podatków jako straty. I pytanie, czy gdzieś w pewnym momencie, mimo poczynienia dużych inwestycji, no bo są to inwestycje w infrastrukturę, w prawa licencyjne, umowy z organizatorami eventów i tak dalej, nie stwierdzi, że no okej, to z tego, że zainwestowaliśmy w kolarstwo górskie, ale słupki się nie zgadzają, kasujemy. I może być tak, że skasuje to nie mówię, że tak będzie, ale patrząc na to, co się dzieje w grupie Warner Discovery, nie będę zaskoczony, jeżeli na przykład w połowie tego roku, czy w połowie przyszłego roku, czy zaraz po igrzyskach powiedzą, okej, no to siema, nara, UCI, pracowaliśmy razem, ale już więcej nie będziemy, szukajcie sobie jakby nadawcy, który będzie relacjonował te wasze śmieszne wyścigi w 2025 roku i powiedzą to na przykład w październiku. To jest bardzo niewykluczone, patrząc na to, co się w grupie Warner Discovery dzieje. No zobaczymy, bo tutaj rzeczywiście, wiesz, no z jednej strony masz rację, że tutaj te cięcia są takimi momentami irracjonalne, z drugiej strony no umowa została zawarta bodajże na 8 lat, więc pewnie okres wypowiedzenia jest raczej trochę dłuższy niż na zasadzie na koniec sezonu cześć i nara.
Wiem też, czy wiem też, czytałem na Pinkbike'u taki artykuł, oni próbowali rozkminić w ogóle, bo nie ma oficjalnych danych, czy zainteresowanie dyscyplinami, głównie tam oni na Pinkbike'u o grawitacji piszą, czyli piszą o downhillu i o enduro, czy przejście do Warnera spowodowało jakby zwiększenie zainteresowania. Nie za bardzo tam z tego, szczerze mówiąc, to wynikało, więc może być tak rzeczywiście, że to nie jest tak, że kolarstwo górskie zostało teraz niesamowitego kopniaka medialnego, bo tak jak wspomniałeś, żyjemy w totalnym szumie informacyjnym tak naprawdę dzisiaj i przebicie się z czymkolwiek no jest naprawdę mega karkołomne, więc dopóki nie ma jakichś spektakularnych albo upadków, wypadków, albo spektakularnych sukcesów, no to to zainteresowanie jest takie sobie. Podejrzewam, teraz mówię w ciemno, nie wiem, może jestem w błędzie, ale podejrzewam, że te rundy Pucharu Świata, w których startował Pidcock teraz już po Mistrzostwach Świata w Glasgow, mogły być tymi, które no, były najchętniej oglądalne, bo jest gość, który przychodzi z innej dyscypliny tak naprawdę, czy z innych dyscyplin, więc jest magnesem dla widza. Więc nie wiem, czy pojedynki z Schurterem są nadal jeszcze atrakcyjne i magnetyczne dla widza, czy właśnie ci młodzi zawodnicy, którzy no, w sposób taki trochę imponujący i trochę z buta wbili się do czołówki. To jest dobre pytanie i pytanie o Pidcocka, które postawiłeś, jest zasadne. Ja go jednak widzę na tle tych różnych zawodników, którzy mieszają konkurencje kolarskie. Ja go widzę jednak jako tego najbardziej związanego z MTB, bo jednak startuje dużo, startuje regularnie, startuje w najważniejszych eventach, jakby poświęca część sezonu szosowego faktycznie na przygotowanie do tych kluczowych startów. To zdecydowanie nie jest ten case co Matthew Van Der Poela, któremu no offense, ale chyba w tym momencie się wydaje, że on może dużo zdziałać w MTB. Ja nie mówię, że on nie wygra medalu olimpijskiego, ale jakaś taka jego bardzo duża pewność siebie z tym związana, no raczej się nie najlepiej odbija. A Pidcock w tym MTB jednak jest regularnie, z przerwami, ale jest. Ale realnie rzecz ujmując, Pidcock do tego, aby zdobyć koszulkę Mistrza Świata, poświęcił tak naprawdę część przygotowań do Tour de France. To jest według mnie duża i poważna rzecz i taka deklaracja ze strony tego zawodnika, że coś takiego, no bo nie ma w kolarstwie nic większego niż Tour de France. Można mówić różne rzeczy. To jest ważne, tamto, nie ma nic ważniejszego. On poświęcił część Tour de France, część przygotowań Tour de France po to, żeby zgromadzić punkty, żeby nie było tej całej inby związanej z miejscem startowym, żeby się trochę objeździć i żeby mieć trochę też parametrów fizjologicznych bardziej pod kątem MTB niż pod kątem Tour de France. To jest duża rzecz według mnie. No właśnie wspomniałeś o Tour de France. Pewnie, znaczy nie pewnie, śledzić to dużo, dużo staranniej ode mnie. Zapowiedziane zostały kalendarze takie bardzo symboliczne, jeśli chodzi właśnie o wspomniany Pidcocka i Matthew Van Der Poela. Wydaje mi się, że Matthew Van Der Poel planuje chyba całe Tour de France. A czy Pidcock, to nie pamiętam, no ale właśnie pogodzenie Tour de France ze startem w igrzyskach, które są chwilę później, no to jest takie, tak jak mówisz, no trochę balansowanie i rzeczywiście trzeba się wzbić na ten poziom Pidcocka, żeby poświęcić dany, nie wiem, tydzień wielkiego turu, czy w ogóle odpuścić go, żeby móc powalczyć rzeczywiście o medal, nie? No zobaczymy, ale tak jak powiedziałeś, to fakt, że właśnie te gwiazdy o większym zasięgu pochylają się nad MTB, to na pewno jest jakiś tam boost dla MTB. Tak samo jak i myślę, że to widać po przełajach, jakim zainteresowaniem cieszą się wyścigi przełajowe, w których startuje Van Der Poel, Van Aert i Pidcock, a jakim zainteresowaniem cieszą się te, w których ich nie ma. No, w przypadku MTB jest podobnie. Chociaż no, powiedziałeś o tych wyścigach pod koniec sezonu, ja już oglądałem je, zwłaszcza, że moim ulubionym jakby do oglądania Pucharem Świata jest Mont-Saint-Anne i zawsze z chęcią patrzę, co tam się dzieje, to no, dla mnie highlightem sezonu MTB był ten pierwszy wyścig w Nowym Mieście, gdzie Pidcock się z Thibault ścigał.
No tak, tak, rzeczywiście, to też jest taka ciekawostka, bo przywołałeś właśnie, ja mówię, tak jak pisaliśmy wcześniej, rozmawialiśmy, ja już mam takie mgliste wspomnienia tego sezonu, ale jak mówisz właśnie teraz rywalizacja Pidcocka z Dubois, no to rzeczywiście przypominam sobie, że to było wręcz niesamowite, że ten Francuz, no tak naprawdę no, o niewiele przegrał wyścig Pucharu Świata, no to też było niesamowitą frajdą dla kibiców, kiedy możesz oglądać bezpośrednią rywalizację jakiegoś tam no, idola czy kogoś, kto jest naprawdę mega mocnym zawodnikiem. I ja do dzisiaj się śmieję, gościa na rowerze z marketu, chociaż to już jest taki trochę suchar, nie? No trochę jest suchar, a z drugiej strony można mówić, że no, że Pitcock jeździ na rowerze od projektanta. Dokładnie, Chociaż dokładnie tak. o ile pamiętam, to chyba Pinarello albo już wróciło, albo ma wrócić w swoje własne ręce, no ale przez kilka lat oni Było byli w częścią LVMH, grupy tak. Louis Vuitton. No, dokładnie. To jest produkt bardzo premium versus produkt bardzo dla mas. Ale jak już powiedziałeś o tych producentach rowerów i o tych markach rowerowych, które się promują w Parze Świata, to myślę, że tutaj też czeka ewolucja kolarstwo górskie, bo wciąż mamy, i wspomniałeś MMR-a, który zwija team. To w kolarstwie górskim jeszcze było sporo marek, takich małych, niezależnych, gdzie w sytuacji szosowej tak naprawdę no, w World Tourze jeździ kilka koncernów pod różnymi brandami, ale to jest kilka dużych korporacji. Powiedziałeś o GT jakby, które się zwija po raz kolejny. GT w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniało właściciela nie jako team, jako marka. Oni bankrutowali kilka razy, zmieniali właściciela kilka razy. Więc tutaj też ten rynek kolarski chyba zmienia, no, ewoluuje w stronę takiego też mocno korporacyjnego, żeby te podmioty były dość duże. Ta inwestycja w team rzeszowy ze strony marki rowerowej to jest kilkanaście milionów euro rocznie. No, z punktu widzenia innych sportów to jest mało, ale to są inwestycje, tak? I tutaj z team MTB podobnie, więc na to mogą sobie pozwolić tylko bardzo, bardzo duże firmy. No tak, i tak jak w sumie wspomniałeś, właśnie firmy, które stoją na bardzo solidnym, jakichś takich fundamentach finansowych, tak naprawdę dzisiaj szereg marek, łącznie ze wspomnianym GT, to jest grupa PON, czy holding PON holenderski, który przede wszystkim opiera się na motoryzacji, ale mocno rozwija też swoją właśnie gałąź rowerową. Wspomniany market, czyli Decathlon. Teraz była parę dni temu informacja, że Van Ryssel wchodzi do AGR2 bodajże. Tak, natomiast to też nie jest, to też, to, że ci A przerwę, to nie, też nie to jest pierwsza zaczynam obecność jednak Decathlonu w zastanawiać się. World Tourze, bo To Decathlon chodzimy był sobie wiele razy już w World odnieść. Tourze. Kurczę, chodzimy sobie słowo. To co chciałem tylko odnieść, że znowu Decathlon to jest firma, która stoi też na solidnych fundamentach finansowych i nie jest firmą stricte rowerową. Rowery są dla nich istotne, no ale jakby ogarniają cały sport, należą do dużo większej grupy w ogóle kapitałowej. Więc znowu to jest jakaś tam jeden z elementów z układanki po prostu, który mogą sobie pozwolić. Mocno inwestują i chcą jakby to rozwijać. No i to na pewno, co ja zawsze podkreślałem, i wydaje mi się, co się nie zmienia. Jeśli ktoś chce stworzyć markę, czy chce, żeby jego marka rowerowa była marką, czy to premium, czy po prostu o dobrym, wysokiej jakości wizerunku, no to podstawą jest tak naprawdę moim zdaniem działanie w sporcie zawodowym, w sporcie profesjonalnym, bo tam rzeczywiście można ten wizerunek fajnie obudować, bo jeśli nie pójdziesz drogą sportu, no to musisz iść drogą lifestyle'u. No nie ma raczej chyba trzeciej drogi. Tym bardziej, że i to jest następny element, znaczy to kolarstwo i kolarstwo górskie, mimo że no nie ma tak wielkich zasięgów jak szosa, ono jest popularne. To przy tych eventach największych faktycznie są tłumy ludzi przy trasach. W sensie mówimy o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy stoją przy trasach generalnie Pucharu Świata. I czy to jest w Czechach, czy to jest w Brazylii, czy to jest w Stanach, to tam są ludzie. Oglądają to, a wydaje mi się, że jeszcze więcej ludzi jest przy trasach wyścigów grawitacyjnych, czyli no, zjazdu czy enduro. To, co tam się dzieje, to myślę, że można spokojnie porównać z imprezami motosportu, jak chodzi o tłumy, które są przy trasach. No tak, wystarczy przypomnieć ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w Lerze.
i Kamila Dziedzica i Olę Czulikowską, którzy prawie że zostali stratowani przez tłum kibiców wiwatujących, bo tam Francuzi chyba wzięli wszystko prawie w tych mistrzostwach świata, jeśli chodzi o downhill. No, teraz w Glasgow też byli. Byli kibice, było ich dużo, byli na trybunach, byli przy trasach, więc to takie odium i autostygma, którą na siebie nakładamy, że to jest sport niszowy, wydaje mi się, że jest trochę przesadzona. No i zobaczymy, będzie duży sprawdzian, bo też możemy łatwo, szybko do tego tematu przeskoczyć. Puchar Świata w downhillu i w enduro w Bielsku-Białej w przyszłym roku w maju. W połowie maja, to też duży sprawdzian dla polskich kibiców. Myślę, że ta południowa lokalizacja sprawi, że i Czechów, i Słowaków będzie dużo, jeśli chodzi o kibiców, a pewnie też i ludzie może nawet z całego świata przyjadą. Znaczy ja myślę, że będzie też dużo więcej polskich kibiców niż jest na imprezach cross country, bo jednak to community grawitacyjne, nazwijmy to, jest większe, jest też bardziej chyba nastawione trochę na jakąś zabawę z tego niż stricte na rywalizację, więc myślę, że tutaj nie ma się o co obawiać i tych ludzi będzie dużo. No troszkę w przeciwieństwie do, jak już mówimy znowu o highlightach sezonu, trochę w przeciwieństwie do Mistrzostw Europy / Igrzysk Europejskich, które mieliśmy w Krynicy. No tak, Krynica. Ty byłeś, ja akurat nie byłem, a ty byłeś, oglądałeś na żywo. Tak, byłem, oglądałem. Jeszcze dzień wcześniej udało się na spontanie trochę skrzyknąć ludzi przez MTBXCPL, rzucając hasło idziemy na piwo. Więc nagle okazało się, że w jednej sali siada kilkadziesiąt osób, które się nie znają, a siadamy, rozmawiamy o kolarstwie i widać, że to kolarstwo rzeczywiście łączy i bardzo fajnie można po prostu sobie spędzić czas wśród ludzi, którzy mają tą samą zajawkę. Co do samych Mistrzostw Europy, do Igrzysk Europejskich, no impreza rozdmuchana, to już wiemy, tak naprawdę już nie mówię o samych mistrzostwach, ale w ogóle o igrzyskach. Impreza, która w Krynicy w ogóle nie była promowana, naprawdę będąc w samym sercu miasta, na deptaku, nie było grama informacji, śladu, że kilkaset metrów dalej, bo to nawet chyba nie był kilometr, kilkaset metrów dalej po drugiej stronie góry, Góra Zamkowa chyba, nie wiem, tak z pamięci Parkowa. Mówię teraz. Parkowa. Parkowa, nie Zamkowa, właśnie. Rozgrywane są Mistrzostwa Europy, jest mega profesjonalnie zrobiona trasa, trzeba to przyznać, tutaj ona może nie jest do końca pogodoodporna, co było wielokrotnie dyskutowane, no ale udało się, bo też trzeba przypomnieć znowu, że na kilka dni przed Mistrzostwami Europy strasznie lało, była jakaś straszna ulewa kilkudniowa, która powodowała, że tam no, ta woda po prostu nie schodziła, no ale wszystko zagrało, mieliśmy mega fajną imprezę, przyjechało bardzo dużo mocnych zawodników z całej Europy. Polacy, myślę, że dla większości polskich reprezentantów to była okazja do tego, żeby poczuć najlepszy możliwy doping polskich kibiców, bo każdy zawodnik, który tam jechał, w biało-czerwonym stroju, nieważne czy był rozpoznawalny przez kibica czy nie, dostawał gorący doping i naprawdę to zawodników, wszystkich zawodników niosło. No i też trzeba powiedzieć, że dla części polskiej kadry była to prawdopodobnie jedyna okazja, żeby na imprezie tej rangi wystartować. No tak, wokół tego też było trochę kontrowersji, między innymi też tutaj jakby te kontrowersje z powołaniem 8 osób w każdej z kategorii sprawiły, że Kornel Osicki podał się do dymisji, ówczesny trener kadry MTB. Tutaj mała prywata, zapraszam na podcast. Dzisiaj wieczorem, bo nagrywamy tę rozmowę z Markiem w czwartek, dzisiaj wieczorem rozmowa z Kornelem Osickim, więc będzie to, że można trochę więcej na ten temat usłyszeć. No ale tam właśnie była kwestia tego, że były kryteria, były jasne, czytelne kryteria i Kornel wyszedł z założenia, że jeśli kryteria są, zawodnicy je spełnili, to mają jechać. A były jakieś takie naciski ze strony Polskiego Związku Kolarskiego, żeby nie wysyłać zawodników, którzy no, nie wygenerują wyniku. Więc znowu, zbaczamy w kierunku Pruszkowa mimowolnie, ale chyba wolałbym ten temat. Myślę, że nie ma co zmierzać w stronę, zmierzać w tym kierunku, bo to jest Nie o tym chciałem rozmawiać, szczerze mówiąc, ale powiem tylko tyle, że
Ja nie widzę problemu z tym, jeżeli już organizujemy imprezę i obojętne, czy to jest, gdzie są wymagane jakieś tam zaproszenia, dzikie karty i tak dalej. Czyli jeżeli organizujemy imprezę międzynarodową, to wystawiamy maksymalną liczbę zawodników i zawodniczek, bo tak robią organizatorzy tego typu imprez na całym świecie i to właśnie ma służyć jakiejś tam budowie sportu w danej dyscyplinie, w danym kraju. Obojętne, czy to są skoki narciarskie, czy to jest narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, lekkoatletyka, cokolwiek, no to po to to jest, tak? I po to jest ta inwestycja między innymi, żeby właśnie, żeby przyjechali kibice, żeby, nie wiem, zawodnicy z klubów, tych osób, dla których to jest być może życiowe osiągnięcie, zobaczyli, że dla nich też jest przyszłość, żeby tak, nie wiem, junior czy junior młodszy, który jeździ może nie w grupie zawodowej, ale w klubie, ten zawodnik, który jest, nie wiem, piąty czy szósty w kraju, pojedzie na Mistrzostwa Europy, taki młodszy człowiek też zobaczy, że dla niego jest perspektywa i że on może kiedyś też pojedzie na Mistrzostwa Europy i pojedzie lepiej niż ten jego trener, trenerka, starszy kolega, koleżanka, a potem dostanie kontrakt zawodowy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że o tym można myśleć i mówić w ten sposób, że to jest cel na przykład takiego wysyłania większej liczby osób na imprezy międzynarodowe. No szczególnie, że tutaj koszty były żadne, bo to odbywało się na miejscu, więc naprawdę to nie była jakaś wielka inwestycja i naprawdę myślę, że fajnie, że cała ta ósemka, a też cała ta szesnastka, bo 2x8 wystartowała. Fajnie było rzeczywiście widzieć dużo biało-czerwonych strojów na trasie. No i to kończąc, że ściągnąc wątek Krynicy, już jest potwierdzone chyba już ostatecznie w tej chwili, mimo różnych tam uników burmistrza Piotra Ryby bodajże, 1 czerwca w przyszłym roku Puchar Polski w Krynicy Zdrój na tejże trasie, chyba kategoria UCI C2 chyba w końcu będzie, ale tego nie jestem pewien. Chyba w kalendarzu UCI cały czas jest trójka, myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia, bo tam były oczywiście duże deklaracje na początku, no ale wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć i ja uważam, że w momencie, w którym został wybudowany taki obiekt jak ten w Krynicy, to ważne, żeby on był utrzymywany, pielęgnowany, żeby tam się odbywały imprezy, możliwie właśnie z kategorią UCI. No i właśnie, żeby była możliwość ścigania się na ciekawym obiekcie, ciekawej trasie. Jak będzie wyższa kategoria, to pewnie zaczną przyjeżdżać Słowacy, Czesi. Jak się wojna skończy, oby szybko, to zapewne Ukraińcy, bo mają blisko. No i to będzie tam jakiś tam stały punkt sezonu, oby tak było. Ty jeździłeś na trasie w Krynicy przy okazji maratonu Dare to Be, Pawła Przybyło. A tak jak pisałeś do mnie, to nie jest trasa, na którą sobie można wpaść i pojeździć tak po prostu, bo no, poprzeczka techniczna jest zawieszona wysoko. To znaczy, no, ja nie jestem jakąś tam wyroczną, jak chodzi o trudności techniczne, natomiast no, na tle tras Pucharu Polski ona jest wymagająca ze względu na zbudowane sztuczne przeszkody, które są duże, które są dużych rozmiarów, to znaczy te Belkorok, Gardeny, są największe w Polsce, są większe niż Rock Garden, który był w Białce, a on jednak był duży, tam nawiesiono dużo skał, to w Krynicy zostało przywiezionych, wydobytych na miejscu jeszcze więcej skał, więc te elementy są duże, ta trasa umożliwia dobrą transmisję telewizyjną, czy tam dobry streaming, bo jest w dużej mierze w otwartym terenie. Myślę, że można to pokazać w dużo nawet waszymi metodami, tak jak wspomniałeś, że z Kamilem Dziedzicem, to w ogóle szacun dla was, czapki z głów za to, co robicie. I też muszę powiedzieć, że a propos komentarza, to ten wasz komentarz naprawdę z wyścigu na wyścig jest coraz fajniejszy i taki coraz lepszy dla osób, które nie są związane z kolarstwem górskim, czyli dla rodzin i przyjaciół. To myślę, że nawet wasze internetowe transmisje, myślę, że mogą być dużo lepsze i dużo ciekawsze niż sposób realizacji, który zaproponowała telewizja publiczna z tej trasy, tak swoją drogą. Bo no, myślę, że nie bardzo dużymi nakładami można to pokazać naprawdę w naprawdę fajny sposób. A trasa jest dobra, tak? To znaczy, no, myślę, że trzeba będzie chcąc tam cokolwiek zrobić w jakiejkolwiek kategorii wiekowej na tym Pucharze Polski, no to trzeba będzie na niej spędzić z 2-3 dni, jak nic.
To w sumie dobrze, no, te trasy mają rozwijać, prawda? To mają być trasy, na których człowiek czy zawodnik wychodzi ze swojej strefy komfortu, więc no, dobrze, że takie trasy mamy. W sumie tak naprawdę dzisiaj w Pucharze Polski wszystkie trasy są trasami no, godnymi tego statusu. W tym roku trasa w Buchołazach przeszła też pewne modyfikacje. Było dużo pisania hałasu w internecie, że o, sekcje enduro. Na koniec końców tak naprawdę to były techniczne elementy bez problemu do pokonania nawet na hardtailach, bo widziałem zawodników, którzy sobie bez problemu radzili z tymi elementami na sztywnych rowerach. Także po prostu gońmy świat, a nie powodujmy, że zawodnicy nasi w Polsce jeżdżą na trasach X, a wyjeżdżają za granicę i nagle okazuje się, że sobie nie radzą z tymi czy innymi elementami. Znaczy, ja jestem bardzo daleki od deprecjonowania tras, które mamy. Co więcej, no to skoro... Ja ich nie deprecjonuję dzisiaj, tylko właśnie mówię, tak, tak. Że one są bardzo okej. Tak, i tutaj myślę, że po raz kolejny warto przywołać wasz podcast, no, gdzie regularnie wy rozmawiacie z zawodnikami z czołówki polskiego cross country. No i ci zawodnicy, którzy jeżdżą na Pucharze Świata, mówią, że te nasze trasy nie odbiegają od poziomu tras na zawodach międzynarodowych tej wysokiej rangi. To, co u nas jest często na trochę niższym, chociaż też nie zawsze poziomie, no to jest umiejscowienie tych tras, gdzie no trochę czasami brakuje jakiejś infrastruktury, co za tym idzie kibiców, ale myślę, że też nie wszystko naraz w bólach, bo w bólach, ale to nasze cross country myślę, że organicznie od dołu, ale gdzieś tam się stabilizuje na jakimś fajnym poziomie. No, przede wszystkim mamy drugi rok z rzędu, jeśli nie trzeci rok z rzędu, sytuację, gdzie wszystkie wyścigi Pucharu Polski są wpisane do kalendarza UCI, więc to już jest, wydaje mi się, że jakiś tam progres, który też powoduje, że pewne standardy zostają zachowane i mam nadzieję, że tylko no, z czasem uda się, żeby to były C2, co spowoduje, że to do nas będą przyjeżdżać, a nie my będziemy jeździli na południe na przykład. Tak, no, należy wspomnieć o tym, że czasy są niełatwe, że imprezy, które są organizowane, w dużej mierze przy udziale budżetów albo samorządowych, albo lokalnych biznesów. No a pandemia, wojna, inflacja, Polski Ład wydrenował pieniądze z samorządów, powodują, że to naprawdę jest duży wysiłek i to nie jest tylko wysiłek pod tytułem kilka tygodni pracy przy sprzątaniu, oznakowaniu trasy i tak dalej, ale to też jest duży wysiłek finansowy. No tak, tak, no to jakby z jednej strony oczywiście są kwestie związane z kosztami nagród finansowych, które narzuca UCI, a z drugiej strony no cały szereg jakby kosztów takich typowo organizacyjnych, więc to jest też potężny nakład ludzki, czyli pracy ludzkiej, którą też trzeba zrobić. Jakby ja już jeżdżąc w tej chwili trzeci rok z rzędu po Pucharach Polski, jestem jakby bardziej obecny na zawodach, nie tylko je gdzieś tam relacjonuję z daleka, z dystansu, to widzę, ile to jest pracy i ile osób jest w to zaangażowanych. Od prostych marszali przez ludzi, którzy myślą o kwestiach finansowych, o dokumentach. To wszystko musi być super, super precyzyjnie, dokładnie robione. Zabezpieczenie medyczne, wynajęcie karetki na cały dzień, to są też potężne koszty. Tak, no. Tak, po prostu. Ale nie, wtedy jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze dodać, teraz mi przyszło do głowy w kontekście właśnie Pucharów Polski. To jest, myślę, że chciałbym tutaj szczególnie oddać i podziękować tak naprawdę wszystkim klubom, które to organizują, bo tak naprawdę to, że Puchar Polski dzisiaj w tej formie istnieje, to jest praca, determinacja wielu prywatnych osób, które nie czerpią z tego żadnych finansowych korzyści, mają oczywiście pewnie z tego dużą satysfakcję i radość, ale naprawdę kosztuje to ich ogromną ilość pracy, często własnego urlopu, więc naprawdę przed wszystkimi czapki z głów. Tak, to ja tak samo dołączam się do podziękowań, też dołączam się do podziękowań, myślę, że zbiorowo, chociaż no nie mam mandatu, ale myślę, że tutaj w imieniu kolegów i koleżanek z kategorii Masters również, bo fakt, że kategoria Masters powróciła do Pucharu Polski jest dla nas wszystkich ważna,
Z drugiej strony to jest te 50-60 osób, które się pojawiają ekstra na zawodach, co jest jakimś tam zastrzykiem w formie wpisowego, ale tak to też jest, bo tych wyścigów one nie są obligatoryjne, tak? One nie musiałoby ich być, a ja to bardzo doceniam i też muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, że jest Puchar Polski dla kategorii Masters, że te wyścigi są i w ramach każdej z eliminacji. To jest mega, mega fajna rzecz i za to też tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję po prostu. No, natomiast jeśli chodzi o cross country, perspektywy, Puchar Polski i tak dalej, to mam wrażenie, że raczej przed nami czasy, kiedy będziemy się dużo bardziej skupiali na kategoriach młodzieżowych, juniorskich, może U23, ale myślę, że nie. I właśnie wspomnianych przez ciebie, kolokwialnie mówiąc, dziadersach, czy dziadach, zwanych mastersami, bo dzisiaj elita, no to jest tak naprawdę już garstka osób, a niestety perspektywy na przyszły sezon są jeszcze gorsze, chociażby wspomniany Bartek Wawak, który jest ponownie bez teamu, czy informacja, która może zaskoczy w tej chwili wiele osób, bo jest to informacja już oficjalna, ale jeszcze mało wypłynęła na szerokie wody internetu. Michał Topór praktycznie rezygnuje z cross country i idzie w grawitację, w enduro i w downhill, więc czy zobaczymy Michała Topora w przyszłym roku na cross country? Może, ale nie na pewno. Znaczy wiesz, no, z drugiej strony to też jest tak, że kolarstwo górskie nie jest jakoś super masowe i jak popatrzymy nawet na wyniki mistrzostw kraju z krajów ościennych, którym częściowo tam zazdrościmy sytuacji, to tych zawodników i zawodniczek elity nie jest bardzo dużo. Ja myślę, że to się wiąże z tym, że poziom sportowy, i tutaj też odeślę widzów i słuchaczy do mojej rozmowy z Maćkiem Jeziorskim, poziom sportowy w cross country jest naprawdę bardzo wysoki. To znaczy ci zawodnicy i zawodniczki, którzy utrzymali się w elicie i są w elicie, to ci zawodnicy powiedzmy z pierwszej piątki, to jest poziom zawodników, przynajmniej pro conti z szosy, a czasami i world tourowy, no, żeby daleko nie mówić, no to Paweł Bernas, Michał Paluta, to są zawodnicy, którzy mają w swojej karierze no, world tourowe licencje i jakby startowali w wielkim turze, a start w wielkim turze dla każdego kolarza, jak zapytasz dzieciaka, co chce zrobić, poza tym, że teraz pewnie co drugi dzieciak chciałby być goćkiem, to dla kogoś, dla młodego człowieka, który zaczyna przygodę z kolarstwem, to dla niego szczytem marzeń jest start w wielkim turze. I tutaj ci czołowi zawodnicy cross country, oni prezentują poziom sportowy. Ja nie mówię, że o wygraniu, czy o wygraniu etapu, ale już sam fakt angażu do drużyny world tourowej z punktu widzenia takiego fizjologicznego jest dla tych ludzi, byłby, gdyby podjęli inne decyzje życiowe na przykład, albo inaczej się ułożył, byłby możliwy, więc to jest naprawdę bardzo wyśrubowany poziom i trudno oczekiwać, że będzie 50 zawodników na tym poziomie w jednym kraju. Tak, natomiast znowu odwołam się tutaj do rozmowy z Kornelem Osickim, którą nagraliśmy, bo tam trochę grzebnęliśmy mocniej w historię kolarstwa górskiego. W 2009-10 roku, to był chyba Wałbrzych i Kielce, jeśli dobrze pamiętam teraz tak z pamięci, w elicie, chyba łączonej z Orlikami, startowało 70 zawodników. To są w większości nazwiska, które dzisiaj kojarzymy, bo naprawdę większość z tych osób albo jest w Mastersach, albo jest w kolarstwie, albo gdzieś tam w okolicach. I chyba, teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam z tego, co wyniki patrzyliśmy, to chyba co najmniej 1/3 z tej stawki kończyła rywalizację bez dubla, nie? I mówimy o wyścigach, które no, wtedy wygrywał Marek Galiński. Gdzieś tam na podium był Marek Konwa, więc to też zawodnicy, którzy no, należeli do ścisłej, no, można powiedzieć, światowej czołówki. Znaczy, jak już poszliśmy w takie wspomnienia, to warto wspomnieć, że to kolarstwo bardzo wyewoluowało i powiedziałbym, że w 2009 czy 2010 roku jednak spora część tej frekwencji była bardziej amatorska niż jest teraz.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że wyścigi wyglądały inaczej i na przykład rundy były dużo dłuższe. Teraz na wielu wyścigach okrążenie się jedzie, elita jedzie 10, 11, 11,5 minuty. W związku z tym też trudno się dziwić, a wyścigi są stosunkowo długie wciąż, wbrew opinii, która jest, to wyścigi, wiele wyścigów w Polsce było na 1,5 godziny Pucharu Polski, czasami więcej. No więc przy 11-minutowej rundzie 1,5-godzinny wyścig powoduje, że tych dubli będzie dużo. No tak, to naturalnie wychodzi. Ale właśnie jeśli chodzi o czas trwania wyścigu, też na to zwróciłem uwagę. Tam w okolicach 1,5 godziny były czasy zwycięzców. Ale też co ciekawe, o ile te dane oczywiście są prawdziwe, no bo to jest jakieś tam agregowane były, nie pamiętam czy na MTB Data, czy na XCO Data, tam było też tak, że czas zwycięzcy był około 1,5 godziny i jeszcze ktoś, kto jechał 1,48, był bez dubla, nie? Czyli 18 minut, więc nie wiem, czy ta runda, czy te pętle były tak długie na przykład. Były dłuższe, oczywiście, że były dłuższe. Okrążenia były na 5-6 kilometrów na przykład, a nie na 3,5, tak jak teraz, bo teraz takim standardem jest runda mniej więcej 3,5 kilometra. No i też często te rundy teraz są szybsze, mimo że są oczywiście dużo bardziej techniczne, to są dużo szybsze, no bo jest inna nawierzchnia. I tutaj wspomnieliśmy Krynicę, duża część rundy w Krynicy jest po tej ubitej nawierzchni, takiej z jakiej budowane są single tracki. Jeżeli popatrzymy na imprezy mistrzowskie czy Igrzyska Olimpijskie, to jest trend, który powstał parę lat temu. One też są właśnie z tego, jak wspomniałeś Michała Topora, są z kociego żwirku, jak to Michał kiedyś wspomniał. No i Igrzyska w Paryżu, już widzieliśmy trasę w Paryżu. Trasa w Paryżu też będzie no, w 85% właśnie po tej sztucznej, uwalcowanej nawierzchni, co ma wiele zalet, bo nawet gdy spadnie deszcz, to zawody nie zmienią się w kuriozum. No tak, jakby nadal jest jakby pogoda odporna, a nadal jest to jazda na rowerze, a nie bieganie z rowerem, jak to się Tak, no zdarzało. natomiast średnia prędkość rośnie, bo nie jedziemy po ziemi, nie jedziemy po trawie. Są oczywiście te spektakularne przeszkody, są gapy, są rock gardeny, są dropy, są jakieś, pewnie zaczną się pojawiać jeszcze jakieś inne przeszkody. Natomiast generalnie jedzie się dużo, dużo szybciej. No i też sprzęt pomaga, no bo tak naprawdę też to jak ewoluował sprzęt, to też jest coś, co ma duży czynnik, duży wpływ na to, że no jeździ się szybciej. Paryż. Niebawem rankingi się zamykają w maju, o ile dobrze pamiętam, bo to śledzisz bardziej, Tak, w na sensie koniec maja. rankingi związane z kwalifikacją. Natomiast no, wydaje mi się, że musiałoby się wydarzyć dużo złego, abyśmy nie wysłali jednego zawodnika i jednej zawodniczki. Prawdopodobnie tak, no jakby tutaj matematycznie rzeczywiście brzmi to optymistycznie, natomiast pytanie, kto pojedzie, pytanie, czy to będzie dzisiaj, no dzisiaj jakby z dzisiejszej perspektywy, no wśród facetów, wśród mężczyzn, no to Krzysztof Łukasik, no bo Bartek Wawak jest bez teamu, więc w ogóle nie wiadomo, czy Bartek Wawak będzie dalej jeździł. I to jest pytanie otwarte. Wśród dziewczyn, no to pewnie też dyskusje, czy powinna pojechać w cudzysłowie za zasługi, nie wiem, Ola Podgórska, Paula Gorycka, Gabrysia Wojtyła, czy raczej powinniśmy postawić na potencjalnie perspektywiczne zawodniczki, typu Matylda Szczecińska czy Natalia Grzegorzewska? Nie wiem. Natomiast co do samej trasy w Paryżu. Ja trochę byłem zszokowany tym, co zobaczyliśmy, bo na stronie internetowej Igrzysk Olimpijskich w Paryżu jest informacja, że trasa bodajże w 95% jest trasą naturalną i jest tylko i wyłącznie zaadoptowana na potrzeby Igrzysk Olimpijskich. Więc może jest jakaś inna definicja trasy naturalnej we Francji, w Paryżu, nie wiem, na zachodzie, bo ja spodziewałem się naprawdę naturalnej trasy, na której się już to odbywały już wcześniej zawody cross-country, a mamy sytuację no zgoła odwrotną, gdzie no znowu mamy po prostu szutrowe alejki. To znaczy, wiesz, może być tak, że, no bo ja nie byłem tam, ty też nie, może być tak, że to jest po prostu miejscówka, po której jeździli zawodnicy i były ścieżki, które po prostu zostały zrewitalizowane w ten sposób.
Natomiast ja tutaj nie mam absolutnie żadnych obiekcji co do tego, że ta trasa wygląda tak, jak wygląda, no bo głupio by było, gdyby wyścig na najważniejszej imprezie czterolecia był właśnie na przykład biegany. W ten sposób jest szansa na równą rywalizację. Realnie rzecz ujmując, przy tej stawce 34 zawodników i zawodniczek, pozycja startowa też nie będzie miała przy tej trasie dużego znaczenia. No tak, ważne, żeby tam pojechać, być najlepszej możliwej dyspozycji, no i pojechać, dać wszystko, nie, z siebie wszystko. 20 chyba 3-4 lipca, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno jakoś tam pod koniec lipca, tak jak to zwyczajowo miało miejsce. Wspomniałeś o tym, kto powinien pojechać, kto nie powinien pojechać. Ja powiem troszkę inaczej. Nie, wam powiedziałem, kto może pojechać, ewentualnie kto może pojechać. Znaczy, myślę, że jest jedna mega ważna rzecz, biorąc pod uwagę właśnie, że są zawodnicy w różnych miejscach swojej kariery, z różnymi uwarunkowaniami drużynowymi, niektórzy są zawodowcami, niektórzy są półzawodowcami. Myślę, że kluczowe jest to, żeby a sezon MTB zaczyna się wcześnie, rankingi liczą się od połowy stycznia tak naprawdę, już można zdobywać punkty UCI. Myślę, że kluczowa sprawa jest taka, żeby do końca roku były zaprezentowane kryteria, opublikowane, żeby każdy mógł sobie ułożyć kalendarz startu i stwierdzić, że on chce kwalifikacje uzyskać w ten czy w inny sposób i myślę, że to byłoby fair. Bez względu na to, kto będzie trenerem, kto będzie dyrektorem sportowym, czy będą wybory, czy nie będzie wyborów, z mojego punktu widzenia to jest nieważne. Jeżeli chcielibyśmy jakby poprawiać standardy, to byłaby sytuacja optymalna. Czyli do końca tego roku są jasne kryteria, kto je wypełni, ten jedzie i to byłoby najprostsze, bo może być tak, że to będzie, że kryterium ze względu na punkty ten czy inny wyścig wypełni dana zawodniczka. Jeżeli one będą znane odpowiednio wcześniej, to wtedy nikt nie powinien mieć pretensji. No tak, no to kryteria to, jakby, no to jest ta część znowu gdzieś tam, do której dotykamy mimowolnie, pruszkowska. Czesi chociażby Czesi już podali bardzo czytelne kryteria, jeśli chodzi nie tylko o igrzyska, ale i wszystkie imprezy mistrzowskie na przyszły sezon. Dla mnie to jest troszkę taki wzór do naśladowania, przynajmniej z zewnątrz to fajnie wygląda. Bardzo szeroki skład kadry, bardzo szeroki, maksymalnie możliwie szeroki skład reprezentacji i to bardzo transparentnie i dobrze funkcjonuje. U nas to nie funkcjonuje, ja bym tak to ujął. Co chwilę mamy zmiany trenerów, co chwilę mamy zmiany dyrektorów sportowych, prezesów, nie ma spójności. No i rzeczywiście, no, ja bym sobie tak samo jak powiedziałeś, ja bym sobie też życzył, żebyśmy mieli te kryteria do końca roku, żeby to było transparentnie, czytelnie i żeby rzeczywiście pojechała zawodniczka i zawodnik, którzy na przełomie, myślę, maja-czerwca będą po prostu w najlepszej dyspozycji i to w dyspozycji po prostu będą musieli tylko podtrzymać do końca lipca. To tak już zmierzając do końca, bo już jesteśmy koło godziny tak naprawdę, to ja bym, jak już mówimy o rzeczach, które byśmy chcieli i trochę w ramach podsumowania sezonu, trochę w ramach tego, co w przyszłym sezonie, no bo właśnie te Igrzyska Olimpijskie przewijają się jako jeden z tematów. Ja bym tak naprawdę chciał, żeby kolarstwo górskie i polskie kolarstwo górskie nie było tak zależne od Igrzysk Olimpijskich. Ta obecność Warner Discovery i transmisji w Eurosporcie i to zaangażowanie tak naprawdę dużych firm jest oczywiście zagrożeniem, jest pewnym ograniczeniem, będzie zapewne ograniczeniem, bo tak jak wspomniałeś, może być tak, że kolarstwo górskie stanie się jakiegoś rodzaju zamkniętą ligą, ale z drugiej strony może też oznaczać więcej pieniędzy. Tak, może oznaczać, ale to może oznaczać też więcej pieniędzy. Natomiast to ja nie jestem przekonany, czy dla tego typu konkurencji, jak kolarstwo górskie, która mimo wszystko w dużej mierze opiera się na sporcie zawodowym. Czy fakt finansowania, braku finansowania, stypendium i tak dalej, uzależnionych od punktów na Igrzyskach Olimpijskich,
czy powinno tak być? I myślę, że jakiś rodzaj uwolnienia się od tego, kto pojedzie na igrzyska, dlaczego pojedzie na igrzyska i że te igrzyska będą wisiały tutaj nad zawodnikami, żeby to było jakby mniej istotne. Bo ja bym dużo chętniej widział czterech czy pięciu zawodników i zawodniczki w pierwszej 30-40 Pucharów Świata, niż raz na 4 lata łudzenie się, kto pojedzie na igrzyska i które tam zajmie miejsce. Nie no, to było po prostu na bieżąco. My bez dwóch zdań, jakby tu masz rację, że jakby rzeczywiście żyjemy w takiej trochę mitologii i takim cyklu czteroletnim, prawda, od igrzysk do igrzysk. Natomiast rzeczywiście no, dużo fajniej byłoby, żebyśmy mieli rozbudowany system pozwalający zawodnikom po prostu się rozwijać, nie? I zarówno z poziomu juniora młodszego, orlika, czy wchodząc w elitę, żeby tutaj rzeczywiście tutaj to wszystko fajnie funkcjonowało i był jakiś taki schemat ewolucji tego zawodnika i wyłapywania talentów, bo dzisiaj tak naprawdę wszystko to, co się dzieje, jak spojrzymy sobie na pierwszą dziesiątkę czy pierwszą piątkę Pucharu Polski w którejkolwiek dyscyplin, to co wszystko tak naprawdę te zawodnicy, którzy żyją, funkcjonują, rozwijają się głównie dzięki determinacji rodziców, sponsoringu rodziców i tak naprawdę no, kluby coś tam od siebie dają oczywiście, natomiast no, nie ma systemu. Pieniądze są, nie pamiętam w tej chwili kwoty, ale to było kilkadziesiąt milionów złotych w tym roku, którymi dysponowało polskie kolarstwo, jeśli chodzi o pieniądze ministerialne, bo są te programy szkółek, programy, te fundusz rozwoju kultury fizycznej, są pieniądze na kadry, więc tych pieniędzy naprawdę jest dużo, tylko no, myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby gdzieś tam przełamać pewien jakby stereotyp zarządzania tym kolarstwem i żeby to zaczęło jakoś troszkę inaczej funkcjonować. Tym bardziej, że no dzisiaj zawodnik rzeczywiście jest obudowany swoimi specjalistami, ten topowy zawodnik, ma swojego trenera, swojego fizjo, swojego mechanika i tak dalej. Wiem, że Błażej Maryż bardzo mocno forsował to, żeby pieniądze na kadrę, na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata były przypisane do zawodnika i żeby to zawodnik dysponował tymi środkami i on je jak najbardziej rozsądnie wydawał, bo no, znowu mimowolnie skręcamy w kierunku Pruszkowa, sławna Majorka 10-dniowa bodajże za 80 parę tysięcy, teraz pojawiają się nowe dokumenty i okazuje się, że start zawodników kadry narodowej czy reprezentacji Polski w Glasgow to było około 25 tysięcy złotych na osobę, więc no, różne ciekawe kwoty się pojawiają i ja bym się tutaj pokusił wręcz o stwierdzenie, że są, że czymś naturalnym, znaczy nienaturalnym, złe słowo, żeby ktoś tutaj nie pociągnął do odpowiedzialności, ale jest przestrzeń do tego, żeby dzisiaj niegospodarnie zarządzać pieniędzmi, a można byłoby to robić lepiej, przekazując te pieniądze bezpośrednio do zawodników, żeby oni tymi pieniędzmi zarządzają, bo dzisiaj jeśli oni wydają swoje prywatne pieniądze, żeby się rozwijać, oni wydają je doskonale, jakby jak najlepiej. Więc jeśli ta kwota zostałaby podwojona, to oni by nie wytrwonili tej kwoty, nie roztrwonili tej kwoty, tylko ją znowu by zainwestowali w siebie i to mogłoby przynieść efekty. No, zobaczymy jak będzie, bo to o czym mówisz wiąże się trochę z sytuacją społeczno-polityczną w naszym kraju, bo no, będą zmiany zapewne w Ministerstwie Sportu, zobaczymy, czy będzie Ministerstwo Sportu z czymś połączone, czy nie, ale tutaj no, większość parlamentarna, przedstawiciele większości parlamentarnej wspominają o jakichś reformach polskiego sportu takich bardziej dogłębnych, czyli o jakby odsunięciu części finansowania od związków sportowych i transferowania pieniędzy bezpośrednio do klubów. To jest poniekąd zbliżony model o tym, o którym mówisz. Zresztą słuchałem też dosyć uważnie waszego podcastu, w którym Błażej Maryż był gościem. I w związku z tym też myślę, że przygotowania do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, bo pewnie te Igrzyska Olimpijskie no, wbrew jakichś prywatnym opiniom nadal będą tym największym celem. Te przygotowania do Igrzysk Olimpijskich mogą być w trochę innym
w trochę innych warunkach też finansowych. Natomiast na koniec jeszcze, tak zaczęliśmy od tego, że sezon jest zatłoczony, jest dużo wydarzeń. W międzyczasie, ponieważ no, trudno jest wszystko spamiętać, otworzyłem sobie NTB Data, bo zwrócę uwagę na jedną rzecz i tutaj to będzie w kontrze do głosów środowiska szosowego często, który się pojawia na temat niskiego poziomu polskich kolarzy górskich, że tak naprawdę na dwóch przykładach tylko, Bartka Wawaka i Pauli Goryckiej, warto wspomnieć, że polscy kolarze górscy osiągają naprawdę bardzo dobre wyniki. Co prawda może niekoniecznie na poziomie Pucharu Świata, natomiast poziom sportowy Pucharu Świata jest ekstremalnie wysoki. Natomiast no, Bartek Wawak naprawdę był bardzo skuteczny, zresztą Krzysiek Łukasik też, bardzo skuteczny w wyścigach kategorii UCI, kategorii pierwszej. To są naprawdę ważne wyścigi. Kategoria pierwsza to jest, mamy Puchar Świata, kategorię HC i kategorię pierwszą. Poniżej są jeszcze dwie, warto wspomnieć, więc ta struktura jest bardzo podobna do wyścigów szosowych. Warto wspomnieć, że w Polsce wyścigu szosowego kategorii pierwszej nie ma. Dla porównania i tych wyścigów kategorii pierwszej Bartek wygrał kilka w zeszłym sezonie. Na kilku był na podium. Paula Gorycka również była kilka razy na podium wyścigów kategorii pierwszej. Bywała na podium, o ile się nie mylę, nawet zawodów kategorii HC. W związku z tym to są naprawdę z punktu widzenia sportowego obiektywnie bardzo dobre wyniki. To, że one się nie przybijają do mainstreamu, myślę, że tutaj nie można mieć za bardzo pretensji, bo to trudno jest mówić o wszystkim. Nawet medium kolarskim jest trudno mówić o wszystkim, bo tego wszystkiego jest tak wiele. Skoro mamy Puchary Świata, mamy Tury, to te jedynki na przykład no, się nie mieszczą w przekazie. Natomiast to są wciąż bardzo wartościowe wyniki sportowe. A dorzucić do tego kolarstwa górskiego, o którym rozmawiamy dzisiaj już przez tą godzinę, dorzucić jeszcze sport amatorski, o którym też staram się regularnie pisać i wspominać. Dokładnie tak. Dokładnie tak, a też właśnie, bo to właśnie no, zaczęliśmy też od tego, że przedstawiałem wszystkie twoje tytuły i rzeczy, którymi się zajmujesz. A trudno jest ogarnąć, tak? I często widzę u siebie na grupie czy pod artykułami komentarze, że nie wspomniałeś jeszcze o tym, nie wspomniałeś jeszcze o tym, nie wspomniałeś jeszcze o tamtym. Tych wyścigów jest naprawdę cała masa, one są mocno obsadzone. No i to realnie jest trudno ogarnąć. No dokładnie tak, jakby więc ja robię co mogę, w dużej mierze dzielę się informacjami, które mnie osobiście interesują. Jeśli kogoś pomijam, to nie dlatego, że to jest jakaś antypatia, tylko po prostu brak zasobów, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie. A czasami, mimo szczerych chęci i mimo, że ktoś odniesie wartościowy wynik przy tym natłoku, można to tak po prostu przeoczyć. Tak, dokładnie, dokładnie, więc ja wielokrotnie podkreślam i sygnalizuję zawodnikom, menadżerom w klubach, że jeśli coś jest, czym chcielibyście się szczególnie pochwalić, no to po prostu napiszcie do mnie, łatwo mnie złapać, znaleźć w internecie, więc jakby no, jakby tutaj jakby to działa dwukierunkowo, prawda? No, ja tutaj taki standardowy przykład jakby w takiej współpracy mogę tutaj pokazać na przykładzie Michała Świderskiego, czyli dyrektora sportowego Polskiego Związku Sportów Zaprzęgowych, Sportu Psich Zaprzęgów, o to się tak nazywa, który właśnie przy okazji zawsze Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy najważniejszych jakichś imprez w tychże dyscyplinach bikejoringowych, zawsze się do mnie odzywa wcześniej, mówi, że będzie to wyślę ci materiały i zmontujemy z tego materiał. I no to doskonale funkcjonuje, dzięki czemu też i bikejoring ma swoje 5 minut na mtbxc.pl, I tak to powinno, myślę, funkcjonować w dzień dzisiejszy. Jakby to nie jest tak, że jest potężny sztab redakcyjny, 24-godzinny newsroom i cały czas ktoś coś tam śledzi i ktoś coś publikuje. Fajnie, żeby tak to funkcjonowało, no ale dzisiaj żyjemy w czasach social mediów i każdy może publikować, każdy może wyjść z inicjatywą i informacją. Nie trzeba pisać listów do redakcji. Nie trzeba pisać listów do redakcji, ale właśnie jeżeli
macie osobiście jakieś sukcesy albo doświadczenia, którymi chcecie się podzielić, to mtbxc.pl i mój dzisiejszy gość Paweł Kuflikowski jest otwarty na przyjmowanie takich informacji, no bo tak jak powiedziałem na wstępie, stworzyłeś w zasadzie nie jedyną, ale główną platformę do komunikacji dla zawodników Królestwa Górskiego w naszym kraju. No, tak się złożyło. Tak się złożyło. Dziękuję za rozmowę, Marek. Dzięki wielkie.